Witam Cię w serii poświęconej historii Polski w ramach m.in. opowiadania o historii Polski, ale też historii Polski, ale też historii Polski. Mieszko przyjął strategię, z której korzystało bardzo wielu władców średniowiecza, czyli żeby zapewnić trwałość swojemu panowaniu, zrobił sobie bardzo wielu synów. No ale teraz pojawiło się pytanie, jak podzielić między siebie królestwo, tak żeby nie doszło do żadnych sporów. Kiedy w 992 roku zmarł, stało się jasne, że może to lepiej, że nie miał żadnego planu na to, jak to zrobić, bo i tak Bolesław zignorował wszystko, co gdzieś tam było mniej więcej zorganizowane i po prostu wygnał całą swoją rodzinę i przejął pełnię władzy. Wypierdalać. No i tak na kartach historii Polski pojawia się właśnie Bolesław Chrobry, zwany też 20 złotych. Dywagacje na temat jego rządów warto rozpocząć sobie od tego, co się stało na linii Niemcy-Polska, a konkretnie pomiędzy Ottonem III, czyli cesarzem niemieckim, a Bolesławem Chrobrym. Ci dwaj dogadywali się całkiem w porządku, bo łączyło ich wiele interesów. Takim podstawowym interesem, o którym warto sobie powiedzieć, to zapędy imperialistyczne cesarza Ottona, który zdaniem wielu historyków, w ramach swojego planu rozszerzania wpływów niemieckich przewidywał bardzo ważną rolę dla Polski jako tego takiego wschodniego skrzydła swojego imperium. Poza tym Niemcy i Polacy sprzymierzyli się w ramach chrystianizacji plemion pogańskich na północy. Dzieje się to chociażby za pośrednictwem wysłania na taką misję właśnie chrystianizacyjną biskupa Wojciecha, który w 997 roku zostanie jednak w brutalny sposób zamordowany przez plemiona w Prusach, które nie do końca były zadowolone właśnie z pomysłu jednego Boga i przyjmowania władzy chrześcijańskiej i interesów Polski i Niemiec. Mission failed. We'll get them next time. Ponieważ za misją świętego Wojciecha stał cesarz niemiecki i władca Polski, w niecałe 3 lata święty Wojciech właśnie będzie ogłoszony świętym, a w Gnieźnie odbędzie się wielka uroczystość właśnie upamiętniająca pamięć i też pieczętująca tą rolę Polski jako po pierwsze państwa, a po drugie właśnie takiej ostoi troszkę chrześcijaństwa, no, takiego ważnego strategicznego elementu na mapie Europy Środkowo-Wschodniej. W Gnieźnie zostanie wtedy założone pierwsze arcybiskupstwo na ziemiach polskich, czyli niezwykle istotna rzecz właśnie z perspektywy państwa we wczesnym średniowieczu, która daje dużo możliwości właśnie związanych z dalszą ekspansją terenów danego kraju. Dodatkowo ostatecznie zostanie przypieczętowana przyjaźń na linii właśnie Otton III a Bolesław Chrobry. No i właśnie w momencie, w którym relacje pomiędzy Niemcami a Polską nie mogły już być lepsze, Otton III zostaje zamieszany w wojnę domową i umiera. Później toczy się wojna o to, kto przejmie po nim władzę. Wygrywa Henryk II, który od samego początku jest dość cięty na Bolesława Chrobrego. Rozpoczynają się 15-letnie wojny pomiędzy państwem polskim a państwem niemieckim, które są wynikiem różnych starć na granicach. Między innymi Bolesław Chrobry skorzystał właśnie z tego zamieszania gdzieś tam w Niemczech i przejął trochę terenów dla siebie. Potem Henryk II przyjechał, żeby odbić te tereny. Bolesław II dopchał się też do władzy w nagrodach praskich, czyli w Czechach. Co się nie spodobało Henrykowi II? No różne takie małe gry polityczne się dzieją. Sprowadza się to koniec końców do tego, że ofensywa niemiecka przewala się przez ziemię polskie, tak, że w pewnym momencie Niemcy docierają pod Poznań, oczywiście grabiąc i rabując wszystko na swojej drodze, a następnie polska kontrofensywa prowadzona przez Bolesława Chrobrego cofa tą linię jakby graniczną w drugą stronę, także w sumie po 15 latach zostaje dokładnie to samo, co było wcześniej. No i wydawałoby się, że Bolesław Chrobry i Henryk II, jak tacy dojrzali faceci, dali sobie po ryjach i będzie już między nami pokój, ale dalej do końca życia Henryka II te nastroje na linii niemiecko-polskich relacji są takie dość napięte, do tego stopnia, że cesarstwo niemieckie jako to bardziej wpływowe będzie blokować koronację Bolesława Chrobrego, czyli będzie blokować ten moment, w którym Polska zostanie oficjalnie określona królestwem, a nie tylko jakimś tam w miarę zorganizowanym państwem. No ale w 1024 roku, kiedy Henryk II, a zaraz później cesarz, który chce z nim współpracować i słucha tych jego nagabywań przeciwko Polsce, umierają, pojawia się szansa na to, żeby właśnie te rządy przypieczętować. No więc Bolek nie będzie długo czekać i już rok później, w 1025 roku, koronuje się w Gnieźnie oficjalnie na, już nie władcę, znaczy dalej władcę, ale już oficjalnie na króla Polski.
Od 1025 roku będziemy mówić o losach Królestwa Polskiego, które już w najbliższej historii czeka bardzo wiele rzeczy, które mocno skomplikują nam tą przeprawę przez historię. Nieważne, czy uczysz się do sprawdzianu, czy do matury, czy po prostu jesteś ciekaw, jak to w Polsce wyglądało, no będzie strasznie dużo zawiłości jakichś tam rodowych, no w ogóle... Ja cały czas akurat... Ze wszystkich działów historii, te związane właśnie z tymi walkami o władzę i jakimiś tam siłowaniami się między rodami we wczesnym średniowieczu w Polsce wydają mi się super turbo nudne, ale jest to na pewno element ważny, żeby rozumieć do tego, jak rozwijała się może nie tyle nasza państwowość, co nawet tożsamość poszczególnych regionów i też władza, i też taka relacja władzy w Europie Środkowo-Wschodniej. Najpierw pan zaczyna, a potem się pan wścieka. Dobrej nocy życzę. Także do zobaczenia następnym razem i jeżeli dotrwałeś albo dotrwałaś aż tutaj, no to jest świadectwo tego, że po prostu no jest super.